Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i poprowadzę dla Państwa dzisiejsze webinarium, które się odbywa w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. Za tą inicjatywę są odpowiedzialne dwie organizacje. Pierwsza to jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a druga to jest Stowarzyszenie Labib. Natomiast musimy też wiedzieć, że ta inicjatywa, jak i również różne inne działania realizowane przez Stowarzyszenie Labib są realizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. A jak Państwo wiedzą, PRB to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasze dzisiejsze webinarium będzie poświęcone tematowi kompetencji przyszłości. A naszą dzisiejszą ekspertką jest Monika Szmajchę-Zarzeczna, bibliotekarka, członkini Stowarzyszenia Labib, autorka wielu materiałów dla bibliotekarzy i nie tylko, aktywnie działająca trenerka i animatorka, którą już widzą Państwo z nami. Moniko, ja Ci za chwilę oddam głos. Państwa zachęcam do aktywnego udziału w webinarium i zadawania pytań w trakcie trwania całego webinarium. Na te pytania odpowiemy w ostatniej części webinarium przez około 10-15 minut, które sobie zostawimy właśnie na próbę poszukania odpowiedzi na Państwa pytania. Jak będą Państwo wpisywali pytania na czacie, to przypominam, że proszę zaznaczać, że to jest pytanie, klikając na znak zapytania, który się poświetli na niebiesko. Wówczas one wpadną do worka z pytaniami, a my będziemy mieli łatwość, żeby je odszukać w ostatniej części webinarium. Monika, oddaję Ci głos. Poproszę Cię, żebyś się krótko przedstawiła i przeprowadziła nas przez dzisiejsze webinarium. Dziękuję Martyna za to wprowadzenie, bardzo mi miło. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę dajcie znać na czacie, czy mnie dobrze słychać, to bardzo ważne. Tak jak Martyna powiedziała, nazywam się Monika Szmajchę-Zarzeczna. Na co dzień pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie. Jestem również członkinią Stowarzyszenia Labib i przez ostatni rok właściwie głównie zajmowałam się prowadzeniem różnego rodzaju działań, szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji cyfrowych, bo takie było zapotrzebowanie ze względu na sytuację, w której się znaleźliśmy, ale też jest kilka innych obszarów, które mi są bliskie. I jednym z takich obszarów właśnie jest śledzenie trendów i takich przewidywań kompetencji przyszłości. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, troszkę wspólnie z Wami rozważyć, czy te kompetencje przyszłości, o których teraz bardzo dużo się mówi, które pojawiają się w różnych miejscach w sieci, są omawiane i analizowane w różny sposób, czy one mogą się nam przydać w bibliotece, a jeśli tak, to do czego, w co warto inwestować, w jakim kierunku się szkolić, kształcić, do czego nam się to właściwie wszystko może przydać. Ale zanim ja tutaj się zacznę rozwodzić i pokazywać Wam różne też dane i raporty, bo o tym też dzisiaj będzie, to chciałabym odnieść się do Waszych doświadczeń, do Waszych przemyśleń. I dlatego teraz zapraszam Was, żebyście wzięli sobie telefony komórkowe. Jeśli macie możliwość włączenia internetu, to bardzo proszę, żebyście go włączyli, włączyli też przeglądarkę internetową i zaproszę Was do takiej aplikacji Mentimeter, którą pewnie część z Was już zna. Poproszę Was o odpowiedź na pytanie, które nawet na dwa pytania, które dla Was przygotowałam właśnie w tej aplikacji. Bardzo bym chciała, żebyście się podzielili Waszą wizją, już pokazuję, Waszą wizją tego, jaka według Was powinna być biblioteka przyszłości. Aby to zrobić, bardzo Was proszę, żebyście weszli za pomocą telefonów w adres www.menti.com. Jak wejdziecie na tą stronę, to pojawi się miejsce do wpisania kodu. Ten kod również wyświetla się teraz na Waszym ekranie, to jest 944056. Jak wpiszecie ten kod i zatwierdzicie niebieskim przyciskiem, to wtedy pojawi Wam się 6 okienek. I bardzo Was proszę o wpisanie Waszych takich przemyśleń krótko, hasłowo, po jednym, dwa, trzy słowa, jaka według Was powinna być biblioteka przyszłości? Jak Wy ją widzicie? Wszystkie odpowiedzi, których udzielicie za pomocą telefonów, będą za chwilę widoczne na ekranie. O, już mamy
pierwszą odpowiedź, otwarta, równościowa, odpowiadająca na potrzeby, włączająca, nowoczesna i stabilna. Super, pierwsza odpowiedź już do nas przyszła, mamy kolejne. Zobaczcie, to co pojawia się nam największą czcionką, to są odpowiedzi, których udzielacie najczęściej i w tym momencie dominują nam tutaj takie dwa aspekty, to jest biblioteka otwarta i biblioteka nowoczesna. Jako trzeci pokazuje się nam, o, teraz multimedialna. Super, bardzo dużo odpowiedzi spływa i się nam to zmienia. Mamy teraz takie cztery w tym momencie, ale zaraz pewnie się one też zmienią, chociaż ta nowoczesna zostaje cały czas, zobaczcie, na środku. Nie odkładajcie jeszcze telefonów, jak odpowiedzieliście na to pytanie, bo tutaj mam jeszcze dla was drugie, ale chciałabym się odnieść do tego, co tu się pojawiło, troszkę się nam zatrzymało. Największą czcionką cały czas pozostaje nam biblioteka otwarta, biblioteka nowoczesna, ale też przyjazna i multimedialna, czyli takie cztery według was najważniejsze aspekty. Tą otwartość myślę, że możemy rozumieć teraz wielowymiarowo. Otwartość to w czasie pandemii przede wszystkim, żebyśmy byli otwarci na czytelników, ale też otwarci myślę tutaj na różne potrzeby naszych użytkowników. Nowoczesność też jest takim bardzo szerokim aspektem. Zobaczmy jeszcze, co pojawia się z tych mniejszych odpowiedzi. Dostępna dla wszystkich, tak? Dostępność też ostatnio jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania naszych bibliotek. Skomputeryzowana to, co się teraz też w ostatnim roku wydaje bardzo, bardzo ważne. Multimedialność i ten aspekt taka przyjazna. Ostatnio jak prowadziłam jedno ze szkoleń dotyczące też kreatywności i tego, jak pracować w bibliotece, to ten aspekt właśnie związany z empatią, z tym, żeby biblioteka była przyjazna dla każdego, otwarta dla każdego, był bardzo silnie wskazywanym aspektem przez uczestników szkolenia, więc widzę, że tutaj też bardzo na to zwróciliście uwagę. Oprócz tego jeszcze pojawia nam się kreatywna, różnorodna, cyfrowa, tolerancyjna, elastyczna, stabilna, hybrydowa, włączająca. Tych odpowiedzi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo się cieszę. Bardzo wam dziękuję, że je przesyłacie. Biblioteka ma być dla każdego, atrakcyjna, dobrze wyposażona, to też jest bardzo ważne, równościowa, bardzo ważne aspekty tutaj funkcjonowania biblioteki wskazujecie, dbająca o prawa człowieka, odpowiadająca na potrzeby dla wszystkich, przyjazna czytelnikowi, cyfrowa. Bardzo, bardzo się cieszę, że tak wiele aspektów tej biblioteki przyszłości zauważacie i one są tak różnorodne, podejmują jakby problematykę z różnych dziedzin. Do tego się później jeszcze odniosę, przyda nam się to bardzo. A teraz zaproszę was do odpowiedzi na drugie pytanie, więc nie odkładajcie telefonów. Co powinna oferować taka biblioteka przyszłości? Co my jako bibliotekarze powinniśmy oferować? Co powinna oferować nasza biblioteka? Jak wam się wydaje? To też jest taki ważny aspekt. Czekam na wasze odpowiedzi, na to, co powinna oferować biblioteka przyszłości. Już pierwszą odpowiedź mamy. Jest to różnorodność. Dostęp do multimediów, godne płace, miejsce spotkań, ciekawe działania, książki, e-usługi, bogaty księgozbiór. Tutaj się nam też powoli zaczynają wyłaniać jakieś takie najważniejsze według was aspekty. Szybko tych odpowiedzi przybywa, ale widzę, że cały czas na środku są i królują nam nowe książki, czyli ten aspekt udostępniania zbiorów jest u nas tutaj na pierwszym miejscu.
Ja myślę, że to bardzo dobrze, bo też taką obserwację, którą mogliśmy ostatnio poczynić, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, w momencie, kiedy w listopadzie ponownie podjęto decyzję o zamknięciu instytucji kultury, to biblioteki i te książki nasze, byliśmy jedyną instytucją kultury, właściwie do której po tej decyzji ustawiły się kolejki. Nie było kolejek do muzeów, do galerii sztuki, do kin, do teatrów, były kolejki do bibliotek. Więc tutaj też nam sytuacja pandemiczna pokazała, że jeżeli chodzi o instytucje kultury, to możemy bibliotekę może nawet nazwać taką instytucją kultury pierwszej potrzeby, tak? To jest takie moje przemyślenie i moje takie wrażenie odnośnie tego, jak tutaj jesteśmy też postrzegani przez naszych użytkowników. Oprócz nowych książek mamy też spotkania, e-usługi, bezpieczeństwo, audiobooki, kreatywne zajęcia, różnorodność. Jest tych, ta oferta, tak jak widzicie tutaj, jest bardzo, bardzo szeroka. A żeby taka oferta była tak bardzo szeroka, to też bibliotekarze muszą mieć ogrom kompetencji, bo zobaczcie, to nie są jedna, dwie, trzy, nawet 10 rzeczy, które możemy zrobić lub oferować naszym użytkownikom. Tych rzeczy już tutaj myślę, tych haseł tutaj będzie już myślę grubo ponad 100, więc do tego, żeby tak bogatą ofertę udostępnić naszym użytkownikom, to my również musimy mieć naprawdę zróżnicowane kompetencje. I dlatego dzisiaj o tych kompetencjach chciałabym sobie z Wami teraz porozmawiać. Zatrzymam udostępnianie Mentimetera. Pojawią się te Wasze odpowiedzi w artykule, w którym zostanie też zamieszczony link do naszego dzisiejszego webinarium, więc będzie można sobie przeanalizować, co powinna oferować Biblioteka Przyszłości i jaka ona powinna być. I teraz w kontekście tego, co się pojawiło na Mentimeterze, tej waszej wizji Biblioteki Przyszłości i tej oferty, którą tam wypisaliście, ja się was chciałam zapytać, jaki wy właściwie zawód wykonujecie. Tutaj już poproszę was o odpowiedź na czacie. Jaki zawód wykonujemy, pracując w bibliotece? I chciałabym, żebyście spojrzeli na to szerzej, bo tak oczywiście nasuwa się nam od razu odpowiedź bibliotekarz, ale zastanówcie się, co wy na co dzień robicie, jakie czynności wykonujecie, bo można, myślę, że do tego jednego słowa bibliotekarz możemy wrzucić olbrzymią ilość różnych innych zawodów. I już widzę, co się pojawia na czacie, zobaczcie, animator kultury, nauczyciel, księgarz, doradca, promotor kultury, psycholog, edukator, broker informacji, animator, pośrednik między czytelnikiem a światem idei, pięknie. Nauczyciel, terapeuta, psycholog, arteterapeuta, doradca, mistrz recyklingu, fantastyczne rzeczy tutaj piszecie, omnibus, specjalista od wszystkiego, informacja turystyczna, człowiek orkiestra. Zobaczcie, dlaczego o to pytam? Dlatego, że w kontekście kompetencji przyszłości coś, co się pojawia bardzo często w różnych opracowaniach i artykułach, to jest coś, co jest nazywane końcem ery profesjonalistów. Van Andam, która pisze też dla sektora 3.0 i prowadziła Centralny Dom Technologii, ona tak nazywa, określa, że w przyszłości właściwie słowo zawód będzie bardzo trudno zdefiniować, dlatego że będziemy wykonywać tak zwane mega zawody. I mi się wydaje w tym momencie już, że bibliotekarz jest jednym z takich mega zawodów, dlatego że bibliotekarze muszą mieć ogrom kompetencji z różnych dziedzin. Owszem, mamy jakąś specjalizację, w pewnych tematach czujemy się lepiej, w pewnych tematach czujemy się swobodniej i tam możemy rozwijać swoją kreatywność, ale oprócz tego musimy mieć jeszcze bardzo dużo kompetencji z innych dziedzin, które na co dzień wykorzystujemy. Więc dla mnie bibliotekarz już teraz jest takim właśnie mega zawodem. Warto sobie to uświadomić i warto też właśnie pod tym kątem śledzić
to jakie kompetencje my możemy jeszcze rozwijać, żeby pracowało nam się lepiej, żebyśmy lepiej odpowiadali na potrzeby naszych użytkowników i żeby ta nasza oferta była cały czas dostosowywana. Tutaj pani Katarzyna pisze, że uczymy się przez całe życie, tak zdecydowanie ta idea uczenia się przez całe życie, lifelong learning, w przypadku bibliotekarzy jest bardzo ważna, dlatego że z jednej strony my uczymy siebie przez całe życie, a z drugiej strony możemy wspierać całożyciowe uczenie się naszych użytkowników. I to, co jest też ważne, co chciałabym, żeby wybrzmiało, ten rok nam bardzo mocno o tym przypomniał, a hasło znane jest już od czasów starożytnych, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. I ta zmiana w bibliotece, mam wrażenie, że cały czas jest dostrzegalna, dlatego że biblioteka jest taką instytucją mocno elastyczną, która dostosowuje się do realiów zmieniającego się świata. I cały czas, myślę, że w najbliższych dekadach ta elastyczność nasza, to ta otwartość będzie nam jeszcze bardziej potrzebna. Dlaczego? I tutaj przejdźmy do takiej garstki informacji już konkretnych, czyli raporty. Raportów dotyczących przewidywania kompetencji przyszłości jest bardzo dużo. One się pojawiają co roku nowe. Już za chwilę, już teraz pojawiają się pierwsze raporty uwzględniające to, co się stało przez cały 2020 rok, czyli tą sytuację pandemiczną, która przyspieszyła nam pewne procesy, a inne troszkę spowolniła. Ja dzisiaj się jeszcze nie będę odnosić do tych postpandemicznych czy w trakcie pandemicznych raportów. Odniosę się do raportów, które były obecne z nami przez cały 2020 rok. Moja prezentacja będzie bazować głównie na tych dwóch pierwszych, Future Work Skills i kompetencje, jakich nie było. Pierwszy to jest raport przygotowany w Stanach Zjednoczonych, a drugi to jest raport przygotowany w Polsce, w województwie mazowieckim. Oczywiście polecam Wam też bardzo kolejne kompetencje przyszłości, taki raport przygotowany przez PFR i Google. I raport, który się ostatnio pokazał, to jest raport z POUTECH przygotowany przez Centrum Cyfrowe Ludzie, Technologie, Przyszłość. I też raport taki jeden z najnowszych na 2021 rok, raport dotyczących trendów marketingowych. Oczywiście w momencie, kiedy pojawi się webinarium na platformie labi.pl, zamieszczę Wam również tam linki do tych raportów. To są tylko oczywiście wybrane, tych raportów jest bardzo, bardzo dużo. Warto sobie czasami w wolnej chwili taki raport przeczytać, zobaczyć, co w nim jest, dlatego że w kontekście pracy w bibliotece możemy tam znaleźć naprawdę garść przydatnych informacji. To jest taka pierwsza część raportowa dotycząca kompetencji przyszłości, a tutaj druga dotycząca właśnie trendów. Jeśli chodzi o trendy, to ja bardzo lubię mapę trendów przygotowywaną co roku przez InFuture Institute. To jest mapa trendów właśnie z 2020 roku. Myślę, że niebawem pojawi się mapa trendów na rok 2021 i będziemy też mogli sobie o niej porozmawiać. Mapa trendów, która pokazuje nam 5 takich obszarów, w których rozwijają się najważniejsze trendy, które zmieniają naszą rzeczywistość. To są trendy technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i komunikacyjne. I te trendy tak jakby wychodzą nam tutaj ze środka i rozchodzą się przez 4 takie etapy. Trendy, które znajdują się na tej największej części, to jest tak zwana nowa normalność, czyli coś, co już z nami jest i prawdopodobnie z nami zostanie. Im bliżej środka, tym trendy są takie, na które będą miały, nabierały znaczenia przez najbliższych kilka lat. Oczywiście w materiałach też Was zachęcam do tego, żebyście zapoznali się dokładnie z tym, jakie to są trendy. One tutaj wszystkie są opisane w języku polskim i są też, myślę, ważne w kontekście pracy bibliotekarza. A ja teraz chciałabym omówić tak dokładniej kilka informacji właśnie z tego pierwszego raportu Future Work Skills, czyli kompetencje przyszłości. I żeby zacząć mówić o tych naszych kompetencjach przyszłości, to chciałabym Wam pierwsze pokazać 6 takich czynników wyróżnionych w tym raporcie, 6 czynników warunkujących zmiany.
czyli sześć takich stymulatorów zmian, które mają znaczenie i mają wpływ na nasze dzisiejsze życie, na nasz dzisiejszy świat i będą miały wpływ na nas i na naszą pracę również przez najbliższe lata. Pierwszy taki czynnik to jest wzrost długowieczności. Mimo że to jest raport amerykański, to ten wzrost długowieczności widzimy również w Polsce. GUS na początku 2020 roku mówił, że wzrasta nam średnia długość życia, dodatkowo wzrasta jakby taka średnia długość życia, kiedy pozostajemy w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, a co za tym idzie, zmniejszają się emerytury, tak? Więc prognozuje się, że ten wzrost długowieczności będzie miał wpływ przez najbliższe dekady na to, jak my będziemy projektować swoją karierę zawodową. Dlatego, że żeby mieć później szansę na, z jednej strony na jakieś godne pieniążki na emeryturze, a z drugiej strony osoby, które mają chęć pozostać jak najdłużej aktywne, będą pracowały dłużej niż obecnie. Prognozuje się na przykład w Stanach, że do 2025 roku chyba 70% więcej Amerykanów będzie pracowało powyżej 65 roku życia, 70% więcej niż teraz, że ten skok będzie taki bardzo znaczący. Więc tutaj jest ważne przy tym wzroście długowieczności, że prawdopodobnie będziemy musieli dłużej pracować, a co za tym idzie, dłużej się też uczyć, ponieważ jesteśmy w okresie, kiedy kompetencje bardzo szybko się dezaktualizują i uczyć się musimy cały czas to, co już nam tutaj wybrzmiało. Druga rzecz to rozwój inteligentnych maszyn i systemów, coś co też teraz już bardzo mocno się dzieje. Maszyny się pojawiają w naszym otoczeniu coraz częściej, korzystamy z wielu udogodnień technologicznych i one będą wchodziły zarówno do naszego życia codziennego, prywatnego, jak i do naszych miejsc pracy. I tutaj mówi się, że bardzo zagrożone w najbliższych latach są takie zawody, które wymagają pracy takiej automatycznej, tak? Zawody, w których człowieka może zastąpić maszyna. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, w pozostałych zawodach przewiduje się, że człowiek będzie musiał na nowo nauczyć się współpracować z maszyną. Przykładowo może być w bibliotece tak, że za jakiś czas pojawi się program sztuczna inteligencja, która naszemu czytelnikowi poda, jak on tam wybierze kilka opcji, na przykład kilka ulubionych książek, przeczytanych ostatnio autorów i na bazie tych danych sztuczna inteligencja dobierze mu listę tytułów, które tam na 90% mu się spodobają i zrobi to dużo szybciej może niż bibliotekarz. Może tak być, że wejdzie taki program i tutaj nas na przykład zastąpi, ale to nie znaczy, że zawód bibliotekarza przestanie być zupełnie potrzebny, bo tak jak napisaliście, my wykonujemy dużo więcej innych funkcji. I na przykład sztuczna inteligencja już nie porozmawia z czytelnikiem o tej książce i nie opowie, dlaczego warto tą, a nie inną. Więc tutaj myślę, że będziemy musieli my jako bibliotekarze nauczyć się współpracować z nowymi programami, z nowymi systemami. Zaprogramowany świat to oczywiście się wiąże z tym rozwojem inteligentnych maszyn i systemów. Słuchajcie, żyjemy w okresie, kiedy właściwie jedną z najważniejszych walut, można powiedzieć, na świecie, oprócz oczywiście pieniędzy, są dane. I zaprogramowany świat prowadzi nas do tego, że my musimy cały czas się uczyć pracować z ogromem danych. Musimy się uczyć je filtrować, musimy uczyć się te dane jakby selekcjonować i też pokazywać naszym użytkownikom, jak to mają robić. Czwarta rzecz to nowa ekologia mediów. To jest związane z kolejnymi mediami społecznościowymi i z tą kulturą, taką mocną kulturą obrazową, która jest teraz zaczyna dominować w sieci, czyli przejście jakby od internetu, który jest głównie zdominowany przez słowo pisane, do sieci, w której dominuje obraz, czyli dominuje film, dominują zdjęcia. Tak jak już teraz widzicie, młodzi ludzie, do młodych ludzi bardziej trafia stories na Instagramie, do młodych ludzi bardziej trafiają filmiki na TikToku i tutaj to też nas
dotyka w taki sposób, że my musimy z tymi social mediami cały czas być na bieżąco i nie zamykać się, że mamy już stronę internetową, tak? Mamy newsletter, to nie potrzebujemy więcej, bo mamy dobry kontakt z czytelnikami. Trzeba się otwierać i testować kolejne media społecznościowe, uczyć się tworzyć filmiki, przełamać gdzieś tam swoje, wyjść ze strefy komfortu i tych wystąpień też przed kamerą się nauczyć, żeby jakby za tą nową ekologią mediów podążać. I dwa ostatnie stymulatory zmian to globalnie połączony świat i superstruktury organizacyjne. Jest to związane z tym, bardzo mocno doświadczyliśmy tego w pandemii, że w sieci możemy również pracować, budować zespoły, kontaktować się z użytkownikiem i oddziaływać nie tylko w swojej społeczności lokalnej, nie tylko w swoim środowisku, ale jakby również poza granicami takimi geograficznymi, bo w sieci nie ma granic. I to bardzo dobrze było widać, jak niektóre biblioteki przygotowywały webinaria, na przykład Krośnieńska Biblioteka Publiczna, gdzie Agata Warywoda prowadziła fantastyczne webinaria dotyczące projektowania grafik, dotyczące kreatywności czy pracy z aplikacjami. Tam nie byli ludzie tylko z Krosna, ale właściwie z całej Polski. I to z jednej strony oczywiście zabiera nam bardzo ważną rzecz, bo zabiera nam żywy kontakt z drugim człowiekiem, ale z drugiej strony otwiera nam możliwości takie poza geograficzne. To, że my możemy współpracować ze sobą pomiędzy swoimi bibliotekami, nawet oddalonymi od siebie, ale też możemy pracować z użytkownikami z różnych regionów, a nawet z różnych krajów. To jest bardzo ważne. Dodatkowo to superstruktury organizacyjne. Tutaj jest też bardzo ważny taki aspekt, na który musimy zwrócić uwagę w bibliotekach. To jest zmiana sposobów i modeli zarządzania. To jest bardzo ważne, dlatego że w wielu bibliotekach panuje cały czas jeszcze taki autokratyczny styl zarządzania i bardzo mocno pionowa struktura. A te trendy, te tendencje, które zaczynają teraz dominować na rynku pracy, jakby pokazują, że następuje spłaszczenie struktury organizacyjnej instytucji i przejście w takie nowoczesne formy zarządzania zespołem, partycypacji pracowniczej z modeli jakby takich autokratycznych, jednoosobowych i takich piramid do modeli opartych na współpracy i na tym, że jakby cały zespół staje się odpowiedzialny za instytucję. To jest też bardzo ważne i myślę, że tutaj w tym kontekście warto zadbać o kadrę zarządzającą bibliotek, żeby można było przechodzić na te nowoczesne systemy zarządzania organizacją. Także mamy sześć takich stymulatorów zmiany. To jest coś, co już z nami jest. To jeszcze nie są kompetencje przyszłości. To jest coś, co na podstawie czego my dopiero możemy wyróżnić kompetencje przyszłości. Do nich zaraz przejdziemy. Ale teraz takie pytanie chciałabym Wam rzucić w kontekście właśnie tego, co już się pojawiło, tej automatyzacji tego wszystkiego. Czy roboty zabiorą nam pracę? Jak myślicie? Możecie dać znać na czacie, czy roboty zabiorą nam pracę, a ja zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w tym momencie. Wszyscy piszą, że nie, część pisze, że częściowo, bibliotekarzom nie. Okej, zobaczcie, przejdę do kolejnego slajdu. Czy roboty zabiorą nam pracę? Tutaj mamy z lewej strony o taki wykres pokazujący różne zawody i możliwość tego, czy roboty zastąpią ludzi w wykonywaniu tych zawodów. I te zawody, które znajdują się o tutaj najbardziej z lewej strony, to są zawody bezpieczne, że roboty nie są zainteresowane. Im dalej w prawo, tym bardziej roboty są zainteresowane, obserwują dany zawód i gdzieś tam mogą przynajmniej w jakimś stopniu człowieka w jego wykonywaniu zastąpić. I gdzie tutaj znajdują się bibliotekarze? O, ten drugi wykres z prawej strony pokazuje trzy takie kuleczki. To są zawody związane z bibliotekarstwem. Sami bibliotekarze są o tutaj. To miejsce jest określane jako
Robots are watching, czyli roboty nas obserwują, trzeba być czujnym, tak? Że oczywiście świadczy to o tym, że w pewnym stopniu rzeczywiście, tak jak mówiłam wam wcześniej, roboty mogą gdzieś tam zabrać część naszej pracy. Ale to może być dobre, dlatego że zabiorą takie rzeczy automatyczne. O te dwie kropeczki tutaj to są kropeczki dotyczące asystentów bibliotecznych i takich techników bibliotecznych, czyli wszystkie kwestie związane z katalogowaniem zbiorów, z takim opisywaniem, szeregowaniem, takie czynności automatyczne. Rzeczywiście to może być zabrane przez roboty, ale cały ten pozostały obszar, o którym pisaliście przed chwilą, o którym mówiliśmy, tego roboty absolutnie nie zabiorą, bo to są wszystko kompetencje miękkie. Kompetencje miękkie, które posiadają bibliotekarze i tych kompetencji absolutnie nie da się zastąpić przez roboty. Więc wydaje mi się, że ta nasza kropeczka powinna być gdzieś tu i w tym raporcie nie do końca jest zrozumiany też jeszcze zawód bibliotekarza. Zobaczymy, jak to się będzie przesuwać przez następne lata. I teraz przejdźmy już do tych kompetencji przyszłości. W tym raporcie Future Work Skills wyróżnionych jest 10 kompetencji przyszłości, o których chciałabym wam powiedzieć i od razu odnosić, jak ta kompetencja może wyglądać w bibliotece, jak możemy tutaj z nią pracować. Po pierwsze, odkrywanie sensu i nadawanie znaczenia. Słuchajcie, jeśli chodzi o roboty, to wiemy już teraz, badając sztuczną inteligencję, pracując nad sztuczną inteligencją i czytając o tym, że roboty potrafią się uczyć, że potrafią wykonywać różne czynności, że potrafią szybciej analizować dane niż my, wyszukiwać informacje. Oczywiście potrafią, natomiast nie potrafią, tak naprawdę nie potrafią myśleć, nie potrafią odkrywać sensu, nadawać znaczenia, czyli nie potrafią myśleć krytycznie, oryginalnie i znaczeniowo. I na ten moment badacze, informatycy i cały szereg ludzi, który pracuje nad sztuczną inteligencją, nie potrafi na tyle zdefiniować myślenia samego w sobie, żeby nauczyć go robotów. I tutaj na przykład jak to się ma do biblioteki. Przykładowo, jeżeli będziemy mieć w bibliotece sztuczną inteligencję, to rzeczywiście może ona dużo szybciej dopasować tytuł do preferencji użytkownika, ale nie podyskutuje o przeczytanej książce. Nie zrobi klubu DKK, a tak jak sami wiecie ze swoich doświadczeń sztuki i kultury, książka czy film tylko obejrzany, przeczytany, a nie opowiedziany, nie przegadany, traci część ze swojej magii i to jest czysto ludzkie. I to jest coś, co będzie zawsze potrzebne naszym użytkownikom i tutaj nigdy maszyna nas nie zastąpi. Więc warto ćwiczyć u siebie to myślenie krytyczne, oryginalne, warto ćwiczyć, właśnie prowadzić cały czas DKK, odkrywać nowe znaczenia, wymyślać swoje teorie, pisać recenzje literackie, szukać tych znaczeń literackich po to, żeby właśnie dostarczać cały czas tą wiedzę i tą przyjemność z obcowania z literaturą czytelnikowi. Tutaj absolutnie żaden robot nigdy nas nie zastąpi. Druga rzecz, druga kompetencja przyszłości, zobaczcie, inteligencja społeczna. To jest bardzo, bardzo ważne. Zdolność nawiązania relacji z innymi w głęboki sposób. I jak to możemy wykorzystywać w bibliotece? Tutaj olbrzymie znaczenie, olbrzymią wartość ma nasza empatia, nasze indywidualne podejście do użytkownika i to, co wiele bibliotekarzy ma wypracowanych, czyli umiejętność oceny emocji tych czytelników, którzy do nas przychodzą, zwłaszcza tych, których gdzieś już tam znamy, i dostosowanie swojego stylu wypowiedzi, tonu głosu, gestów do obsługi czytelnika, czyli kompetencja, o którą musimy zadbać, którą musimy cały czas rozwijać, to jest z jednej strony umiejętność obsługi czytelnika, ale ta komunikacja empatyczna. Warto organizować i brać udział w szkoleniach i w warsztatach właśnie dotyczących komunikacji empatycznej. Warto tą swoją inteligencję społeczną rozwijać, bo to jest nasza przyszłość. Tutaj absolutnie też nie ma możliwości, żeby zastąpiła bibliotekarza jakakolwiek maszyna. To jest to też, na co wskazywaliście. Bibliotekarz jest czasami psychologiem, jest czasami terapeutą, jest tym animatorem,
który właśnie wykorzystuje te swoje kompetencje miękkie, bo one są naszą przyszłością. To jest bardzo ważne. Trzecia kompetencja, niekonwencjonalne i adaptacyjne myślenie. To jest ważne, wychodzenie poza schematy. Wychodzenie poza schematy, poszukiwanie nowych rozwiązań, poszukiwanie, tak jakby uelastycznienie tej biblioteki i umiejętność przystosowania się do sytuacji. Ta kompetencja bardzo mocno nam wyszła w tym roku, ponieważ znaleźliśmy się w zupełnie nowej, trudnej sytuacji, nieznanej wielu z nas i tutaj właśnie ćwiczyliśmy tą swoją umiejętność przystosowania się do sytuacji. Trzeba było wyjść ze strefy komfortu, trzeba było znaleźć całkowicie nowe sposoby komunikacji z czytelnikiem, trzeba było znaleźć niejednokrotnie nowe sposoby udostępniania książki, tak żeby było wszystko zgodne z rozporządzeniami, tak czy na godzinę, czy wystawianie gdzieś tam na dworze, czy książkomaty, więc to jest kompetencja, którą musimy u siebie rozwijać, takie niekonwencjonalne, adaptacyjne myślenie. Musimy mieć w sobie cały czas otwartość na zmiany, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. I to jest bardzo mocna kompetencja przyszłości, którą myślę będziemy musieli wykorzystywać w bibliotece coraz częściej. Kolejna rzecz to są kompetencje międzykulturowe. Wspomniałam Wam o tym, że przez to, że mamy globalizację, przez to, że mamy takie te superstruktury organizacyjne, zanikają nam granice geograficzne. Zanikają z jednej strony w sieci, ale z drugiej strony też zanikają dlatego, że jest olbrzymia łatwość podróżowania. I myślę, że zarówno w większych miejscowościach, w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach wielu z Was spotyka się już z osobami z różnych kultur, które przychodzą do biblioteki. I tu jest bardzo ważna umiejętność działania właśnie w różnych środowiskach kulturowych. I połączona z tą inteligencją społeczną i jeszcze z takimi twardymi umiejętnościami jak znajomość języków obcych jest bardzo ważną kompetencją przyszłości. To jest z jednej strony w kierunku użytkowników, natomiast z drugiej strony te kompetencje takie międzykulturowe, szeroko nazwane, one są ważne też wewnątrz naszych zespołów, dlatego że siłą napędową wszelkiej innowacji jest różnorodność. To jest bardzo mocno podkreślane w takich nowoczesnych metodologiach tworzenia oferty, rozwiązywania problemów, jak na przykład design thinking, że ważna jest umiejętność budowania i pracy w zróżnicowanym zespole. Co to znaczy zróżnicowanym? Zróżnicowanym pod względem wieku, pod względem umiejętności, właśnie wiedzy z różnych dyscyplin i osób o różnych stylach pracy i myślenia. Więc mówi się, że im bardziej zróżnicowany będzie zespół, w którym my pracujemy, tym lepsze będziemy osiągać efekty. Tym bardziej atrakcyjną ofertę opracujemy, tym do większego grona użytkowników dotrzemy, więc warto na tą różnorodność zwrócić uwagę i starać się nie budować zespołów osób o podobnych kompetencjach. Czyli tak jak pisaliście, tych kompetencji mamy dużo. Jeżeli mamy możliwość zbudowania zespołu, w którym będzie na przykład jedna osoba, która będzie animatorem kultury, tak? Jedna osoba, która będzie pedagogiem, jedna osoba, która będzie potrafiła pracować z dorosłymi, jedna z seniorami, jeszcze w różnym wieku i o różnych też temperamentach będą te osoby, to taki zespół będzie bardzo dobrze pracował i będzie pracował efektywnie. Oczywiście tutaj też warto zadbać o takie szkolenia integracyjne i podnoszenie kompetencji ze współpracy w takim zespole, bo nie jest to proste, ale warto. Tam, gdzie mamy mniejsze biblioteki, te kompetencje międzykulturowe i to wspieranie się, budowanie zespołów możemy też zrobić, angażując wolontariuszy. Jeżeli jest szansa na angażowanie wolontariuszy w nasze działania, to jest to fantastyczne. Jeżeli chodzi o takie angażowanie wolontariuszy, to robią to naprawdę największe firmy na świecie czy ośrodki badawcze. Wolontariat jest też bardzo ważną opcją, bardzo ważną rzeczą, która w kontekście przyszłości, o której powinniśmy my myśleć jako bibliotekarze, żeby też próbować budować społeczność wolontariuszy wokół naszych bibliotek,
Więc warto o tym też pamiętać, bo na przykład, tak jak się mówi, teleskopy NASA, które robią tysiące zdjęć, później je trzeba opisać. Jednemu zespołowi zajęłoby to lata, natomiast wykorzystuje się do tego setki wolontariuszy, którzy opisują w kilka tygodni te wszystkie fotografie wykonywane przez stacje czy przez teleskopy. Podobnie działa Wikipedia. Na Wikipedii dlatego mamy tak ogromną liczbę informacji i artykułów, dlatego że tworzą ją wolontariusze. Więc warto też budować taką wolontariacką społeczność wokół swojej biblioteki. Piąta kompetencja przyszłości to myślenie obliczeniowe. Czyli z jednej strony powinniśmy u siebie starać się uczyć programowania w różnych językach, zarówno dzieci, jak i starszych, jak i siebie samych. Warto zadbać o te kompetencje cyfrowe. Generalnie we wszystkich tych kompetencjach przyszłości kompetencje cyfrowe, jako te kompetencje twarde, kompetencje cyfrowe i kompetencje językowe są potrzebne. Właściwie we wszystkich tych 10 miękkich kompetencjach przyszłości. Warto właśnie uczyć się podstaw programowania, warto śledzić to, jak działają nowe technologie, warto nauczyć się obsługi chmury i pracy w chmurze, żeby mieć umiejętność też pracy z danymi, żeby zobaczyć, jak to działa i funkcjonuje troszkę tak od środka. Szósta kompetencja, umiejętność korzystania z nowych mediów. To również jest bardzo ważne i tutaj nowe media rozumiemy zarówno jako media społecznościowe, jak i te media, które możemy też, z których możemy korzystać też za pomocą nowoczesnych technologii typu VR. To już wcześniej o tym troszkę mówiłam właśnie, żeby nie zatrzymywać się na Facebooku, na stronie internetowej, żeby próbować, testować, mówić różnym językiem w tych naszych komunikatach, w mediach społecznościowych, które przekazujemy, żeby otworzyć się na inne formy, nie tylko posty, nie tylko jakieś statyczne zdjęcia czy plakaty, ale również na film, również na animowane grafiki, również na stories, na takie historyjki obrazowe. To jest bardzo ważne. Uważam, że biblioteki naprawdę powinny inwestować też tutaj w rozwój swoich mediów społecznościowych jako takiego kanału komunikacji przyszłości ze swoimi użytkownikami. Kolejna rzecz, transdyscyplinarność. To nam przed chwilą wyszło, że jesteśmy mocno transdyscyplinarni i to jest bardzo ważne, żeby to w sobie rozwijać. Rozwijanie umiejętności właśnie z różnych dziedzin jest jedną z podstawowych kompetencji przyszłości i z tą kompetencją łączy się druga taka bardzo ważna kompetencja, umiejętność też zapominania, bo tak jak pewnie widzicie, kompetencje się szybko dezaktualizują, więc z jednej strony musimy umieć się szybko uczyć, ogarniać coraz to nowe rzeczy, ale z drugiej strony, żeby też nie przegrzać sobie obwodów, musimy nauczyć się zapominać i zostawiać wiedzę, która nie jest nam w tym momencie potrzebna. Kolejna rzecz, myślenie projektowe. Myślenie projektowe takie całościowe, które pomoże nam przystosować środowisko pracy do działań zarówno naszych, jak i do działań z użytkownikami. I tu powinno być takie kompleksowe traktowanie biblioteki, z uwzględnieniem od samego początku użytkownika, tak, z uwzględnieniem tej metodologii user experience, czyli od projektu architektonicznego, aż po projektowanie usług i oferty biblioteki. Warto się uczyć tego myślenia projektowego, warto poznawać właśnie te nowoczesne metodologie właśnie typu design thinking, typu user experience i tak kreować ofertę i swoją bibliotekę, żeby w ten sposób móc pracować właśnie z użytkownikami, bo wtedy realnie będziemy mogli odpowiedzieć na ich potrzeby. Kolejna rzecz, przed chwilą troszkę już o tym powiedziałam, zarządzanie obciążeniem kognitywnym. Umiejętność selekcji informacji, bardzo ważna rzecz, myślę, która będzie, w której bibliotekarze powinni tutaj brylować i powinni być cały czas na bieżąco. Powinniśmy być taką ostoją i takim miejscem, gdzie człowiek otrzyma rzetelną informację, gdzie pomożemy mu zidentyfikować fake newsa, gdzie pokażemy mu, jak wydobyć wartościową informację z całego tego szumu, który teraz nas otacza. To jest olbrzymie, myślę, olbrzymie wyzwanie przed bibliotekarzami, ale też olbrzymia szansa dla nas dostania się takim prawdziwym centrum rzetelnej informacji.
i to powinniśmy zadbać o swoją właśnie taką edukację medialną, o swoją edukację dotyczącą właśnie selekcjonowania i wybierania informacji i później przekazywania i uczenia tego naszych użytkowników. Bo nie widzę innego zawodu, który mógłby pomóc ludziom w wyszukiwaniu naprawdę wartościowych i rzetelnych informacji. Tutaj jest według mnie naprawdę olbrzymia przyszłość bibliotekarzy. I 10. kompetencja, której mocno doświadczamy w tym roku, to wirtualna współpraca. Bardzo, tak, tutaj napisałam, że jest to temat rzeka. Myślę, że zarówno ja, jak i wy moglibyście się podzielić swoimi doświadczeniami pracy zdalnej, ale umiejętność właśnie pracy zespołowej, w zespole rozproszonym, zdalnie, pomiędzy też bibliotekami, pomiędzy różnymi jednostkami na odległość jest bardzo ważną kompetencją przyszłości. Tutaj niezwykle istotne są też te nasze kompetencje cyfrowe i to powinno być na bieżąco aktualizowane i cały czas powinniśmy się tego uczyć. Więc to jest 10 takich głównych kompetencji przyszłości, które prowadzą. Konkluzja z tego raportu Future Work Skills 2020 jest taka, że wszyscy będziemy musieli na nowo przemyśleć swoje podejście do kariery zawodowej, życia rodzinnego i edukacji. Przyjdzie taki moment, nie wiem, czy to już nasze pokolenie, czy to, które teraz dorasta, będzie musiało troszkę inaczej zaprojektować, zaprogramować zarówno swoją ścieżkę edukacyjną, ścieżkę życiową, ścieżkę rodzinną i zawodową. Będzie nam determinować, pewne rzeczy będą nam determinować inne wybory. Zresztą już to teraz widzimy bardzo, jeżeli chodzi na przykład o życie rodzinne, bardzo się mocno przesuwa wiek, w którym zakładamy rodziny, dlatego że najpierw się trzeba wykształcić, później trzeba gdzieś tam uzyskać jakąś stabilizację finansową, a bardzo często dopiero później myśli się o rodzinie. I tak te trzy elementy nam się przenikają i determinują jedno drugie, więc myślę, że kolejne pokolenia i my też pewnie na jakimś etapie życia będziemy musieli przemyśleć to, co gdzie jest dla nas ważne i w jaki sposób te elementy ze sobą połączyć. I jeszcze na koniec już, bo już zmierzam mocno do końca, chciałabym wam pokazać właśnie z tego polskiego raportu, który był zrobiony na mazowieckim rynku pracy przez taką firmę 4CF, gdzie wyznaczonych zostało 19 kompetencji przyszłości w Polsce. Tutaj już mamy polskie realia i zobaczcie, mamy 19 kompetencji przyszłości, gdzie ta najwyżej to są najważniejsze kompetencje. I tutaj mamy jako pierwszą przedsiębiorczość, jako drugą samorozwój, te zdolności interpersonalne, komunikacyjne, czyli to, co już też się nam pojawiło w tamtym poprzednim, umiejętność zarządzania czasem, kompetencje cyfrowe, tylko tutaj są pomieszane też te i twarde, i miękkie, tak? Umiejętność współpracy, zdolność krytycznego myślenia, zdolności adaptacyjne, kreatywność, umiejętność pracy z nowymi technologiami, STEM, o STEMie nie powiedziałam, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o STEMie, to jest bardzo fajne, FRSI robiło cykl takich webinariów, gdzie jest bardzo fajnie pokazane, jak wprowadzić STEM w bibliotece, zachęcam was do obejrzenia tych webinarium, to też jest bardzo ciekawy temat. Wiedza z obszaru IT, wszechstronność, zdolność zarządzania talentami, to jest ta zmiana właśnie w zarządzaniu instytucją, która powinna zajść w bibliotekach. Myślę, że do tej zmiany powinniśmy zadbać o przygotowanie kadry zarządzającej, to do budowania tych zespołów. Odporność na stres, empatia, specjalizacja dziedzinowa, holistyczna i wyższe wykształcenie. To jest 19 kompetencji przyszłości, które zostało w tym naszym polskim raporcie wyróżnionych. Jak widzicie, one się pokrywają z tym, co pokazuje raport amerykański. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje przeszłości, no to umiejętność wykonywania powtarzalnych czynności, czyli wszystkie zawody taśmowe, tak, które opierają się o taką też prostą produkcję, opakowanie, o tego rodzaju rzeczy. Tutaj bardzo szybko, myślę, zastąpią nas maszyny. I wiedza i umiejętności w zakresie technologii wysokoemisyjnych. To jest bardzo ciekawe, to się nie pojawiło w tym amerykańskim raporcie w ogóle, a to jest aspekt, który też ma bardzo duże znaczenie w kontekście kompetencji przyszłości, zmiany klimatyczne i przechodzenie gospodarek właśnie na technologie nisko lub zeroemisyjne. I tutaj
W Polsce również nas to dotyka ze względu też na regulacje Unii Europejskiej. Te wszystkie technologie i obszary, zawody, które wiążą się z energią i z działaniami takimi wysokoemisyjnymi, będą przechodzić i pojawiać się jako kompetencje przeszłości. Więc w to też nie warto inwestować i trzeba szukać alternatywnych jakby tutaj źródeł. I na koniec taki ostatni slajd ode mnie. W tym polskim raporcie zostało wyróżnionych 5 dziedzin, 5 obszarów, w których kompetencje przyszłości będą potrzebne najszybciej i będzie ich potrzebnych najwięcej. I zobaczcie, co mamy na pierwszym miejscu. Działalność związana z kulturą, rozrywką, rekreacją. 15 na 19 tych wymienionych kompetencji przyszłości będzie potrzebna i będzie poszukiwana w tym sektorze. Edukacja. 14 z 19 kompetencji przyszłości będzie potrzebna w sektorze edukacji. Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, informacja, komunikacja i później handel, tak? Te dziedziny, w których my się obracamy, czyli działalność kulturalna, działalność edukacyjna, to są obszary, w których kompetencje przyszłości będą najbardziej potrzebne. Bardzo, bardzo jest to istotne i miejmy to na uwadze, żeby te kompetencje śledzić i dbać również, jeżeli organizujemy dla swoich bibliotek szkolenia, żeby patrzeć właśnie w obszarach tych kompetencji przyszłości, żeby zadbać o szkolenia dotyczące kreatywności, dotyczące twórczego myślenia, dotyczące komunikacji empatycznej, dotyczące kompetencji cyfrowych, czy dotyczące na przykład nauki języków, tak aby można było właśnie w tą przyszłość, że tak powiem, stać się, być uczestnikiem tych przemian, a nie ofiarą. Więc to jest bardzo ważne i ja widzę tutaj olbrzymi potencjał bibliotek w tym, w kontekście właśnie tych kompetencji przyszłości i tego świata, który do nas się zbliża. Słuchajcie, już nasz czas dobiega końca, więc ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Tutaj jeszcze jest mail do mnie, jeśli ktoś by chciał o coś dopytać, zapytać, więc zapraszam Was do kontaktu. Raporty, tak jak wspomniałam, pojawią się razem z nagraniem na portalu labib.pl, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam i czekam na pytania ewentualne. Monika, bardzo dziękuję. Ja też Państwa zachęcam teraz do zadawania jeszcze pytań, bo mamy niecałe 10 minut na to, żeby spróbować na nie odpowiedzieć. Ja natomiast wyświetlę te, które się pojawiły. Część pytań to są pytania, mam wrażenie, retoryczne, na które, Moniko, Ty chyba nie jesteś w stanie odpowiedzieć, natomiast one się pojawiły, dlatego je wyświetlam. Pani Paulina pyta, jak się ma konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji, zwiększania zakresu obowiązków do wysokości wypłat w bibliotekach? Czy chciałabyś to jakoś skomentować? To znaczy, ja to skomentowałabym tak, no niestety, jeżeli chodzi o wypłaty w bibliotekach, to wszyscy wiemy, że jest bardzo źle, ale tutaj widzę szansę w takich działaniach rzeczniczych. Myślę, że w Stowarzyszeniu Labib tutaj specjalistką od tych działań rzeczniczych jest Natalia Gromow i takie jest moje poczucie, że środowisko bibliotekarskie w ogóle powinno w pewnym sensie się zjednoczyć i prowadzić takie mocne działania rzecznicze, które wpływają na wizerunek bibliotekarza, żeby chociażby nie było takich sytuacji, że są wymieniane ogniska plastyczne w rozporządzeniach ministerialnych, a bibliotek nie ma, to co miało ostatnio miejsce. Więc tutaj powinniśmy troszkę sami zadbać o siebie i troszkę właśnie też zacząć być, troszkę zadbać o te właśnie nasze stosunki z administracją i z samorządami. Ale ja nie jestem ekspertką od tego, tutaj odsyłam zdecydowanie do Natalii Gromow, ona może podpowiedzieć, jak to robić dobrze. Ja tylko może dodam, że myślimy o kolejnej edycji 12 miesięcy tematycznych z portalem labib.pl. Być może to też jest taki wątek, który warto podjąć w kolejnych tematach. Będziemy się na tym zastanawiać i w związku z tym zapisujemy to jako temat do rozważenia.
Pani Ani, Anna pyta, czy otrzymamy materiały z webinaru, o których Pani wspomina. To ja dla Państwa wszystkich jakby przypominam, że nagranie z webinarium pojawi się w ciągu kilku dni na portalu labi.pl, więc proszę śledzić portal i tam szukać artykułu z linkiem do nagrania. I tak jak wspomniała przed chwilą Monika zawrze również w tym artykule materiały, o których dzisiaj mówiła, to znaczy między innymi raporty, do których się odwoływała. Kolejne pytanie z kategorii retorycznych. Jak zadbać o te wszystkie kompetencje, prowadząc bibliotekę jednoosobową czy półtoraosobową? Czy z tych kompetencji, o których Monika wspominałaś, są takie, które uważasz za najważniejsze, tak? Z tych kilkunastu, o których nie można zapomnieć, bo być może to jest jakieś rozwiązanie faktycznie dla małych instytucji, gdzie jest jasne, że jedna osoba nie może wiedzieć i umieć wszystkiego, natomiast możesz się na czymś skupić. To znaczy, słuchajcie, takie kompetencje jak kompetencje cyfrowe, czy rozwijanie inteligencji społecznej, komunikacji empatycznej, obsługi czytelnika, czy na przykład właśnie umiejętność selekcji informacji, pokazywania, pozbywania się tego szumu informacyjnego, to są rzeczy, które możemy robić spokojnie w bibliotekach jednoosobowych. Zresztą wiele z tych kompetencji to są kompetencje, które możemy rozwijać jednoosobowo i dać je naszym czytelnikom. Tak? Tutaj myślę, że to się też odnosiło do tej pracy w zespołach takich zróżnicowanych, to co mówiłam, że różnorodność jest motorem innowacji, tu tak też Wam wspomniałam, że warto zadbać, jeżeli macie możliwość stworzenia wokół swojej biblioteki wolontariuszy, takiej społeczności wolontariackiej czy wspierającej bibliotekę, to jest też bardzo ważny obszar, o który warto zadbać i warto zadbać może też wtedy o tych wolontariuszy, dla nich zrobić warsztaty, szkolenia, związać ich ze swoją instytucją. Bardzo ładnie taka też można powiedzieć społeczność, nawet po części też wolontariacka, ale bardzo mocno skupiona też na rozwoju, to jest społeczność, która działa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrubieszowie, grupa Joli Janiec, która nazywa się Lokalsi, która działając wokół biblioteki robi też wspaniałe społeczne rzeczy, więc warto może zadbać właśnie o powstawanie wokół bibliotek takich grup. Ja publikuję w takim razie kolejne pytanie od pani Agnieszki. Czy przewidziane są jakieś szkolenia dotyczące pracy z seniorami? To duża i niezbyt dobrze zagospodarowana część użytkowników bibliotek. I ja zapisuję ten wątek pracy z seniorami jako kolejny pomysł na kolejny miesiąc tematyczny, bo faktycznie w tym roku nie podjęliśmy tego tematu. A można wiele zrobić. Widziałam też, że na czacie Państwo proponowali różne instytucje i projekty, które są realizowane w tym temacie. Do tych sugestii, które się pojawiły na czacie, ja jeszcze dorzucę ofertę Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EUM. Państwo znajdą ją w internecie. To jest towarzystwo, które po czasie pracy głównie z osobami młodymi, tak naprawdę w tym momencie skupiło się właśnie na osobach starszych i seniorach, pracując z nimi, ale też szkoląc tych, którzy chcą z seniorami pracować. Więc zachęcam do zajrzenia na tamtą stronę. Pani Joanna pisze, prosi o mail do Ciebie, Moniko. To ja tylko teraz znowu przypomnę, że z Moniką można się również kontaktować przez portal Labib. Każdy uczestnik, użytkownik portalu ma tam własne konto. Monika też jest ambasadorką Labib. W związku z tym mogą Państwo wysyłać w ten sposób wiadomości do niej. Ale z tego, co ja pamiętam, też pokazywać na ostatnim slajdzie, Moniko, swój adres mailowy, więc do tego slajdu jeszcze za chwilę wrócimy i Państwo będą mogli ten adres mailowy spisać. Pani Beata pisze, czy są planowane webinaria na temat podnoszenia tych wymienionych dzisiaj 10 kompetencji? To znaczy tak, jeszcze nie rozmawialiśmy właśnie o tematyce przyszłorocznych miesięcy tematycznych. Może to też jest kolejna, Martyna, wskazówka, żeby rzeczywiście zająć się jakimiś takimi obszarami. Planujemy, jeżeli uda się nam realizacja kolejnej edycji konkursu Reanimuj się, którym u nas dowodzi, kieruje Ewa Szabat, planujemy właśnie w ramach tego konkursu Reanimuj się przeprowadzić szkolenia dla bibliotekarzy właśnie z tych 5 takich głównych obszarów związanych z kompetencjami przyszłości. Więc tam też na pewno się pojawi ten wątek.
A ja też zachęcam Państwa do śledzenia tego, co robi FRSI, bo na początku przyszłego roku będziemy też informować to, co zresztą już zostało powiedziane na Kongresie Bibliotek, więc być może część z Państwa już o tym wie, że zaczynamy kolejną edycję programu Rozwój Bibliotek, do której będziemy zapraszali nowych 75 instytucji. W ramach programu będzie cykl szkoleń, zarówno poświęconych rozwojowi pracy biblioteki, planowaniu pracy biblioteki, jak i szkoleń specjalistycznych. Więc jeżeli są Państwo zainteresowani, Państwa biblioteka będzie mogła wziąć udział w PRB, to zachęcam również do korzystania z tej możliwości. Kolejne pytanie to jest pytanie od Pani Agaty. W jaki sposób możemy podnosić swoje kwalifikacje w różnych dziedzinach? Rozumiem, że to jest trochę takie pytanie, gdzie szukać informacji o tym, kto realizuje jakie szkolenia. Czy Ty, Monika, teraz możesz podpowiedzieć Pani Agacie jakieś rozwiązanie? To znaczy tak, na pewno cały czas dużo pojawia się różnych programów szkoleń dla bibliotekarzy za darmo, tak? Na przyszły rok też są planowane, jest planowana edycja Biblioteki Online 2.0. My planujemy właśnie konkurs Reanimuj się, będzie czwarte PRB, także tych tutaj możliwości szkoleniowych dla bibliotekarzy zdecydowanie jest sporo. Ja Was też zachęcam, żebyście korzystali z kursów e-learningowych. Jest sporo przygotowanych, FRSI teraz przygotowało, wczoraj było webinarium dotyczące właśnie kursu spisania projektów pozyskiwania środków. Ruszył nabór na drugą edycję kursu SPOUET, Spółdzielnia Otwartej Edukacji w Bibliotece. Tam się poznaje na przykład metodologię design thinking, metody robienia diagnozy czy projektowania działań dla użytkowników. Jest właśnie, są zapisy na kolejną edycję tego, jak pracować międzypokoleniowo, organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E. Tych kursów, szkoleń plus jeszcze ogromna ilość webinariów, jest tego naprawdę sporo. Warto śledzić tutaj sieć i grupy bibliotekarskie, zwłaszcza na Facebooku, bo zauważyłam, że właśnie bibliotekarze mocno dzielą się tym, co gdzie się pojawia i wtedy jak to śledzimy, to mamy dostęp naprawdę do wielu możliwości rozwoju. Ja tylko jeszcze dodam, bo widziałam również na czacie, że ktoś z Państwa umieszczał informację, że Biblioteka Publiczna w Opolu ma swoją platformę e-learningową. Też. I mogą tam Państwo znaleźć wiele kursów, z których mogą korzystać. W związku z tym zachęcam również właśnie do korzystania z oferty bibliotek w tym zakresie. Dobrze, minęła godzina 12, w związku z tym ja jeszcze przeglądam Państwa pytania, które zostały zadane. Wyświetlę tak naprawdę nie pytanie, tylko prośbę o to, czy w ramach 12 miesięcy tematycznych możemy podjąć temat związany z kreatywnym zarządzaniem bibliotekami. W związku z tym wpisujemy go na listę życzeń i będziemy się nad tym zastanawiać. Pani Anna też prosi o praktyczne szkolenie z zamówień publicznych. To też jakby zapisujemy. Natomiast chyba ostatnie pytanie, które się takie pojawiło i które jest techniczne, to jedno z takich pytań, to gdzie będzie można pobrać certyfikat ze szkolenia, z tego webinarium, to już odpowiadam, certyfikaty są automatycznie wysyłane po zakończeniu webinarium przez platformę, w związku z tym proszę się do nas po nie nie zgłaszać, jeżeli podali Państwo prawidłowo swój adres mailowy, a wierzę, że podali, bo są tutaj Państwo z nami, więc musieli Państwo otrzymać maila z linkiem do webinarium, to również na ten adres mailowy przyjdzie certyfikat. Gdyby się nie pojawił, proszę szukać w zakładce spam bądź w innych, bo czasami one tam wpadają. I na koniec publikuję nie pytanie, ale podziękowanie Pani Agaty, które publikuję jako reprezentację tego, co się pojawiło, bo tych podziękowań, Moniko, się na czacie pojawiło bardzo wiele. Za wyczerpujące webinarium i ważny temat. Więc ja też Tobie bardzo dziękuję za przeprowadzenie nas przez ten temat i wprowadzenie w przyszłość dzięki temu. Państwu dziękuję za aktywny udział i za tak liczną obecność. Było nas ponad 300 osób dzisiaj na webinarium. I przypominam, że jeszcze jedno webinarium przed nami 22 grudnia o godzinie 11.
Serdecznie Państwa zapraszam i to będzie też taka okazja, żeby jeszcze sobie pożyczyć wszystkiego dobrego na święta i ten okres międzyświąteczny. Ja dzisiaj Państwu dziękuję za uwagę. Tobie, Moniko, za przygotowanie tego materiału, poprowadzenie webinarium i zapraszam Państwa na kolejne webinarium, ale jeszcze przypomniałam sobie, że obiecałam slajd z mailem do Moniki, w związku z tym jeszcze go wyświetlam. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję i do zobaczenia. Życzę wesołych świąt wszystkim.